Jak się wydarł, to, no to chwilę później włączyłem dyktafon i jeszcze zawarłem to w piosence Akuku na etapie miksu. Ta piosenka już była gotowa, ale jeszcze można było do niej dokleić. To darcie, jakby, ryszane. Podcast jest częścią współpracy reklamowej z marką Electrolux, producentem pralek i suszarek zaprojektowanych tak, żeby jak najdłużej chronić ubrania. Piesz, susz, noś dłużej. Podcast Co Tato Na to", w którym razem z Łukaszem Dominiakiem i Jakubem Kowalczykiem. Cześć panowie. Cześć, Cześć. Gościmy znanych ojców i próbujemy poznać ich punkt widzenia na tę trudną sztukę codziennej walki, jaką jest ojcostwo. Naszym gościem dziś polski raper, wokalista, producent muzyczny. To jest długa lista bardzo. Realizator dźwięku, autor tekstów, przedsiębiorca. Mów I dalej, fel felietonista. <laughs> Zaraz dojdę. Jak się okazało, podwójnie mój sąsiad z Warszawy e, z zamierzchłych tak, o czasów. Tak, absolutnie nie wiedzieliśmy. Ten typ Mestrz Piotr Schmidt witamy. Witajcie panowie, witajcie widzowie widzki. E, standardowy zestaw pytań na początek, bo musimy to ustalić. Tak. Jesteś ojcem, tak? Tak. Syn czy córka? Z tym ojcem syna dwóch i Trzymiesięcznego, dwuletniego i trzymiesięcznego. W sensie jednego syna, jednego. który osiągnął wiek dwóch lat i trzech miesięcy. Tak. To w takim razie muszę ci powiedzieć, że oprócz tego, że mieszkaliśmy w, w tych samych miejscach w Warszawie e, przez swoje życie, e, to jeszcze mamy dzieci w tym samym wieku prawie dokładnie, bo jest miesiąc różnicy. To jest jakaś numerologia. Moja wiemy. córka jest z lipca 21, a twój Ryszard. A mój syn y, Ryszard jest z końca sierpnia. No. To jest miesiąc, miesiąc różnicy w takim razie między ludźmi. Ja myślę, że musicie o tym nagrać kawałek. No? Wiesz, daj spokój Znaczy z tymi, z, z tymi adresami <coughs> i faktycznie w tym mieście, które jest takie trochę jednak rozlane na boki, to, to nie jest takie, takie małe miasto w skali Polski. No. To nie jest takie ja, proste chodzić tutaj. Jak na... się, tak, jak się okazało, że, to, że, że dzieliły nas wręcz metry. Ale ja fajnie. Klinjometr tutaj jest tutaj jest daleko. Jest blisko wybicia, bo żaden z nas o tym nie wiedział kiedy tam mieszkaliśmy. I ta sama podstawówka. I ta sama podstawówka. Jeszcze jestem ciekaw, czy jakaś kadra z tej, która gnębiła mnie, przeżyła do twoich lat. Na pewno. Myślę, że spokojnie, bo Marek. Oczywiście, że tak. Marek Oczywiście, mój wychowawca. A można tu przeklinać? Możesz. No. Byle nie na nich. To jest mój wychowawca, pan Marek. Był. Serdecznie nie na pozdrawiam. Nie? <laughs> Lubiłeś matematykę? Serdecznie nie pozdrawiam. Zastanawiałem się, czy tutaj wiesz, go Agnieszka Helińska, on jest motherfucker, ale już załóżmy, jest to człowiek faktycznie już może wiekowy, to może, może mu odpuści Ten czas ojcowski to dla ciebie jakieś nowe natchnienie i mega płodny muzycznie okres, czy pod tym względem lepiej re było przed pojawieniem się Rysia? Hmm. Ja zasadniczo nie, nie miewam wam takich okresów. Płodnych, taki, takiego typowego writer's block, że, że patruje się strasznie długo w pustą Szybę, e, kartkę, czy, czy raczej migający kursor programu Word. E, także udaje mi się w różnych okresach e, życia, takich bardzo mrocznych i takich wręcz ultra wesołych, e, zawsze to godzić. Ale bez względu na zmęczenie związane z nieprzespaną nocą usypianiem Rysia i tak dalej, czy... No faktycznie, te, te pierwsze miesiące nie były może jakimś ogniem, jeśli chodzi o moją obecność przed mikrofonem, ale, ale i na to znalazłem patenty. Mogliśmy dzielić się tak zwanymi wartami, czyli tym, kto bierze wartę poranną, tym, kto bierze wartę kolejną i mm, no, mieszkając pod tym samym adresem mogliśmy to robić. Ja mogłem wtedy pracować do rana, tak jak zwykłem, nad piosenkami po prostu w nocy, typu od położenia Ryszarda spać do jakiejś tam trzeciej, czwartej rano. No, rzeczywiście było tak, że mówisz, dobra, to teraz coś czuję, że napiszę płytę i ja muszę po prostu zniknąć, zamknąć się w studio, które masz chyba w domu z tego, co... Tak, e, zawsze znaliłem. miewam, e, zazwyczaj miewam studio w, w mieszkaniu, które, które zajmuję, bądź tuż obok. Jestem, jestem zwolennikiem home recordingu Dobrze wyciszone hmm. przy, przy Rysiu? <noise> Czy przebijały się wrzaski <noise> przez ściany? Nie, no wiecie, tak to prawda, jeżeli nagrywasz wokal, to um, no i wiesz, to nie są jakieś plamy wokalu, które zostawia Hania Rani i, i błogosławi swoim talentem <noise> e, track fortepianu. E, to jest oczywiście, e, mówione pół żartem, pół serio, mnóstwo, mnóstwo szacunku z tego miejsca do Hani Rani wysyłam. Tylko e, takie no mocno raczej Emocjonalne podejście do wokalu. W związku mm -hmm. z tym, gdzie nie zainstalujesz tego mikrofonu i jakoś choćby, no tam minimalnie wyciszysz, tam możesz pracować. Mówię to też trochę do tych, którzy yy, na przykład od lat mówią mi, że no ja zaraz nagram tę piosenkę, tylko nie mam czasu wynająć studia, już odłożyłem hajs na studio na zasadzie morda, no weź i nagraj choćby szkic tej piosenki w domu, Zaczynamy, czy jest sens zawracać głowę godnym ludziom, którzy będą, wiesz, siedzieli nad tym w studiu, może to w ogóle nie ma sensu. Także home recording for life i, i, i naprawdę w dzisiejszych w czasach przy dzisiejszej technologii można nagrywać sobie jak, choćby w samochodzie studi ale, album. Nie? Ale to, co mówisz, to brzmi jak całkiem dobry system. To jak zaczynasz na freestyle kołysankę wieczorkiem, łapiesz wajwik i później idziesz do studia i jedziesz całą noc dalej, prawda? No, najbardziej y dzieciowe klimaty interesowały mnie na etapie tworzenia nowego życia. Y teraz już nie jestem taki dzieciowy w tych. W doborze tematów mhm. na piosenki. Natomiast w momencie, kiedy staraliśmy się o dziecko w, w, przez okres ciąży, to było dla mnie bardzo istotne, żeby się tym podzielić e, ze słuchaczami, sprawdzić, czy z niektórymi swoimi paranojami jestem sam, czy jest nas więcej. Zazwyczaj się okazuje, że jest nas, nas więcej, wcale nie jestem taki wyjątkowy, i odzywają się do mnie ludzie, którzy potem mówią mi, że, że rezonują z moimi piosenkami. One działają na nich także, że też się nie czują dzięki temu samotni. To nie tak. tylko ja jestem z tym problemem, z tą paranoją, z tą jazdą związaną z tym, że na przykład no... Kobieta jest w zaawansowanej ciąży, a, a czujesz się kompletnie jeszcze nieprzygotowany do roli ojca, albo jedziesz z tematem robienia któryś już miesiąc i absolutnie nie wychodzi z tego żadne nowe życie, i zaczynasz w ogóle wątpić w ten początkowy pomysł. No to, to było dla mnie wtedy ważne, żeby się tym dzielić. Teraz z kolei te tematy dzieciowe są dla mnie bardziej intymne, jeśli chodzi o piosenki. Mniej się, mniej się, że tak powiem, brzydko wysrywam z tych tematów teraz, kiedy piszę nowe rzeczy. Płyta Hello Baby to projekt tuż przed, czy już po narodzinach? Tuż przed, czyli właśnie Ale czas. Całość, czy jeszcze domknąłem? Całość, całość. Jakby... Domknąłem y, może jakieś pół piosenki po porodzie, przy którym y, byłem zresztą i... Ta ważna funkcja w smartfonach, większość tych funkcji jest absolutnie nieważnych i prowadzi do jakiejś zagłady. Za, za jakieś 3 lata nas doprowadzi, to już mają smartfony i media społecznościowe, ale ta funkcja dyktafon, naprawdę dziękuję wynalazcom za zamieszczenie tej funkcji, no bo wyciągnąłem szybko telefon i jeszcze nagrałem ten dosłownie pierwszy, drugi, trzeci krzyk Ryszarda, który Znalazł jeszcze, jeszcze kazał nam chwilkę na to czekać, bo. Były pewne komplikacje, ale jak się wydarł, to, no to chwilę później włączyłem dyktafon i jeszcze zawarłem to w piosence Akuku na etapie miksu. Ta piosenka już była gotowa, ale jeszcze można było do niej dokleić to darcie japy Ryszarda. I jak twoje wrażenia? Przy porodzie wyobrażałeś to tak sobie? Czy było zupełnie inaczej? Czy da się to w ogóle sobie wyobrazić? No Wyobrażałem sobie więcej cierpienia i reakcji na cierpienie. Yy, o których słyszałem różne opowieści, jak każdy z Was zapewne. A no nie wiem, no, co bym nie powiedział o swojej byłej yy, partnerce, to myślę, że sobie też by dała radę w prokuraturze lepiej niż jeden raper, yy, bo tak sztywno zniosła ten poród. I, i naprawdę. Peś nie odzywała i, i to było dla mnie pouczające, jak, jak hardą jednostką jest Anna i naprawdę to mnie zaskoczyło. Spodziewałem mm -hmm. się pękających szyb i, 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 i takich wrzasków, y, wiecie, naprawdę na wysokich częstotliwościach, a tu było kilka krótkich zdań. Żołnierskich. Y, Żołnierskich, <żołnierzkich> niemalże <laughs> przez wiele godzin i y, 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 y pojawił się Ryszard... Y, Także były przekleństwa, to było zaskoczenie. Były przekleństwa w swoją stronę? Yy, z, od partnerki w trakcie porodu? Czy... Niespecjalnie, nie, nie, nie. Czy mógłbyś przejść trochę w lewo? Kulturalnie było bardzo. <grym> ja się dość dobrze czuję we wszelakich szpitalach, na wszelakich oddziałach, także wiedziałem, hmm. że trzeba się trzymać z boku, nie utrudniać, nie zadawać, nie zadawać głupich pytań yy, i dać fachowcom robić swoje. Także... A jak coś, a jak już yy, Rysia się pojawił, yy... To coś w Tobie kliknęło, jakby coś się zmieniło. Jakie to było uczucie dla Ciebie? No bo... Bardzo wiele się zmieniło. Um, o wielu te, tego typu zmianach nie, nie słyszałem od nikogo. Mhm. Y a jak wiecie, no ludzie lubią sobie dać poradę związaną z tym, że Oczywiście, im się coś wydarzyło. No. Są przekonani, że muszą mnie koniecznie o tym poinformować oraz, że ja będę miał tak samo. No. Już najwięcej radzą, radzą, radzą ci, którzy y, mieli, rodzili dzieci bardzo dawno temu, czyli nasi rodzice, y, też, których pozdrawiamy. Też, jak najbardziej. Y, szanuję doświadczenie, ale faktycznie wiele się zmieniło. Mm. No, zaskakujące były dla mnie takie zmiany Moich poglądów na poziomie fizjologicznym. Mhm. Czyli, jeżeli przez ileś tam dziesiąt tysięcy lat yy, chłopie dbały o bezpieczeństwo yy, tego nowonarodzonego życia, to u mnie też to takie dbanie o bezpieczeństwo było czymś, co się przestawiło. Ja nie musiałem się tego uczyć, nie musiałem się o tym naczytać, publikacji starych, nowych z książek czy z internetu. To po prostu. Była reakcja niemalże fizjologiczna mego organizmu, a może właśnie fizjologiczna. Może coś się literally zapaliło w mózgu i byłoby to widać na tomografii komputerowej, że jakiś inny obszar mózgu się uruchomił, który wcześniej był taki: eee, Whatever, eee. man, no, bezpieczeństwo, no. <noise> Ta, jasne, cokolwiek no, nie? na niej. I zapinam pasy, jak jadę w Uberze który jest prowadzony przez sympatycznego Uzbeka, bo teraz jest w Warszawie taka ciekawostka dla non-warszawiaków widzów, jest fala teraz uzbecka i sobie myślę sympatyczny gość, ale czy ja chcę mieć na grobie napisane nie zapiął pasów w uberze prowadzonym <grym> przez Uzbeka <grym> i, i dlatego Ryszard Kiebiał ojca, no zapinam ten pas i, i, i tego typu zmiany no, zaszły na poziomie na, takich moich wiesz, zwyczajów, zachowań z którym ja nie dyskutowałem. Po prostu nagle jest klik i zapinam ten pas, bo, bo to bezpieczeństwo no nie? z tego powodu, że to się, to się zapaliło, odpaliło. No ale poczekaj, bo coś mi tu w takim razie nie gra, bo przyjechałeś do nas dosłownie z Donbasu, z Ukrainy. To prawda. Eee, no to gdzie to bezpieczeństwo? W sensie chyba jednak mimo wszystko bezpiecznie jest w Uberze w Warszawie bez pasów. No ja wiem. Co tam możesz powiedzieć pokrótce, jakby, jak to się wydarzyło, że tam się znalazłeś, i, i, i czy nie miałeś takich myśli, że, a może lepiej nie, no bo w końcu mam tu dziecko? Miałem takie myśli, ale z tego, co usłyszałem, oraz y, jak przekonałem się, że jadą również z nami w naszym transporcie ludzie dzietni, mhm. stwierdziłem, że czy ja jestem jakoś super wyjątkowy, czy ja jestem y, bardziej ze sranym ojcem w rozumieniu takim. No, przerażonym, spanikowanym względem swojego bezpieczeństwa, czy raczej wrócę i raczej będę tym ojcem dla Ryszarda? Czy było to rozsądne i czy gdybyśmy przeprowadzili y, tę dyskusję na poziomie, słuchaj, Piotr, ale dane są takie, że cokolwiek nam nie powiesz, bezpiecznie jest tutaj, a nie w Donbasie, no to oczywiście bym poległ, bo y, no, na etapie statystyk rozumiem, że to nie było rozsądne, ale na, na etapie tego, co czułem i, i co mi podpowiadało. Moje, mm, moja moralność, moje zasady, y, to wiem, że też będzie o czym opowiadać Ryszardowi, kiedy, no nie wiem, będzie na przykład dorastał i wszędzie posłużyć się jakąś historią, że ja nie tylko tymi piosenkami starałem się sp sprawiać, żeby świat był ciut odrobiną, promil promila lepszym miejscem niż przed powstaniem tej piosenki, ale również jakimi czynami nieartystycznymi można się dołożyć do tego i po prostu nosić przedmioty z punktu A do B, żarcie dla... Mm, dla wdów, które skrzyknęły się i założyły taką knajpę, taki wyszynk dla żołnierzy. Żołnierze jedzą, jedzą tam za darmo, a one mogą myśleć o czymś innym niż tylko o tym, że nie mają już synów, mężów, braci i... Gotują dla nich po prostu całymi dniami to ich to je trzyma przy, no nie wiem czy przy życiu, ale w jakimś takim w, w granicach e, sanity, jak to powiedzieć ładnie. To co tam zobaczyłeś, to bardziej. Cię rusza, dlatego I tam sobie nosiłem im kapustę na przykład z, z transportu. Dużo rodziców mówi, że po narodzeniu dziecka już ta spontaniczność gdzieś zanika, no ty pokazałeś tym wyjazdem, że, że można bardzo. być dalej spontanicznym i zrobić coś no, szalonego, szalonego, ale też wiadomo, że dobrego, jeżeli chodzi o, o skutki wcześniej. Zdarzały się jakieś takie spontaniczne akcje, właśnie wyjazdy daleko. No tak, tylko braliśmy wtedy Ryszarda ze sobą, i, i on już dużo widział świata, jak na swoje krótkie żyćko. I podróżowaliśmy też z mamą Rysia na zasadzie: no Nie możemy już tej Warszawie, jest zbyt szaro, jest, jest strasznie, po prostu już dość tego i jedźmy gdzieś. Potem robiliśmy jakiś research czy sensowni według nas rodzice, z dzieckiem w tym wieku zaliczy jakąś fajną podróż i nie omordowali się wszyscy, i yy, no, okazywało się, że da się to zrobić. No, lata 03, mimo tego, że absolutnie nie będziemy tego pamiętać, są formatywne. Także jeżeli yy, Ryszard usłyszał trochę włoskiego. Bella Koza? To, to już będzie wiedział, jak mówić po włosku. Z Bellą czyli... i z Kozą może jeszcze nie, ale już jak jest na przykład betoniarka po włosku, czy jakiś tam walec, i on pokazuje rullo. E, jest to jedna z ciężarówek i on zapamiętał to słowo i nasiąknął włoski. a ja w tym czasie, no wiecie, no, siedziałem w, w stanie wojennym i e, jadłem nic, no nie? I, I widziałem zero. I tylko i wyłącznie dzięki y, części naszej rodziny polonusów ze Stanów, kiedy mieliśmy dostęp do Dużej ilości amerykańskich audycji radiowych, oni po prostu nagrywali to na kasetę wszystkie rekord, szli robić swoje rzeczy, a my byliśmy, jak wiesz, o losie, to jest najświeższa rzecz na świecie, ta kaseta z jakiegoś randomowego Czyli radia. Walkmana. Z, e, mieliśmy mieliśmy odtwarzacz kaset, na pewno, tak, było Radio Sanyo w domu. I z samych tych reklam angielski nam się w głowie jakoś osadzał i nie byliśmy tacy potem wystraszeni, żeby się po angielsku każde z mojego rodzeństwa odezwać na przykład. Jestem przekonany, że to się zadziało w moim przypadku w latach 03, a nie dlatego, że miałem spoko nauczycielkę angielskiego w beznadziejnym liceum warszawskim, jak miałem 16 lat i wszystkie moje myśli były w polskim rapie albo w Ewelinie, która siedziała naprzeciwko mnie i yy, wystających yy, yy stringach. I wtedy jestem przekonany, że niczego się nie nauczyłem, yy, jeżeli chodzi o angielski. Także 03, owszem, niby nie pamiętamy, a jednak jest to formatywne samego osłuchania się kom... ze światowymi językami. ja prawda tych, kom... hmm. tych kaset, to ja pamiętam bajki Disneya na VHS-ach gdzieś przywożone z, y, przez mamę z zagranicy i na początku oczywiście było coś innego. Nie... Pornosy tylko jakieś tam inne, tak, To, inne, było, moje, inne to inne. było moje pytanie, które już miałem w głowie No dlatego uprzedziłem Dobrze, że e, i po prostu czujny. to I Po trzech minutach nagle było brudu I Królewna Śnieżka Albo tam nie wiem no. jakaś, Jakiś inny kopciuszek no, Kasety się wkręcały, często i ołówkiem trzeba było csz, 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 A jakieś miejsce które... Tak, 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 ale to wiecie o co Jakakolwiek styczność z obcym językiem, z obcą kulturą Może rozszerzyć yy, gówniakowi horyzonty I coś mu tam odpalić w tej mikrogłowie i z tego powodu tak naprawdę bym zachęcał, a nie, nie dlatego. A kończąc... tanio, i nie dlatego, że to jest łatwe, bo to jest nie. Nie bardzo... ja to jest absolutnie niełatwe. <grym> a jakieś takie miejsce, które jako widziałeś jako singiel, albo jako jeszcze nie dzietny y, raper, a który chciałbyś pokazać swojemu dziecku, jak już dorośnie i będzie kumało, że, że gdzieś było? Jest coś takiego? No. Się, że dwa pierwsze strzały, pierwszym byłaby Ukraina, a drugim byłaby ta Ukraina byłyby Stany ta Zjednoczone ta Ukraina z wczoraj. No nie, tam bym nie zabierał żadnego dzieciaka hmm. i też nie chciałbym, żeby tam walczył e, mój syn, to są sprawy, z którymi muszą zmagać się Ukraińcy. Nie dlatego, że chcą, dlatego, że zostali napadnięci. Mm. No ale a druga to Stany a druga to Stany. Coś konkretnego w Stanach, z... czy tak generalnie? Jakiś generalnie. Tak? Mhm. Road 66, i. Głównie ze względu na to, że jesteśmy przesiąknięci cały czas popkulturą, która w Stanach jest produkowana. Fajnie, Ona jest nam wtłaczana zobaczcie. do głów od mediów społecznościowych po, po Netflixa, i dobrze jest zmierzyć się z tym, co jest prawdziwe w tej popkulturze, a co jest absolutnie wymyślone i, i w ogóle nie istnieje. Jest tylko opowieścią. <laughs> No dobra, o Stanach, a, która jest fałszywa. A um, Ryszard, jakim jest kompanem? Bo to nie padło, bo podróż Jasne. jak tam się z nim jeździ, właśnie, w różne miejsca. Jest Bardzo dobrze. spokojny. Jest dzieckiem po rodzicach, którzy szybko się nudzą, zarówno matka, jak i ojciec. I on lubi, jak się dużo dzieje, także. Tu nie było jakichś dramatów. E, nawet, hmm. nawet w podróży do Stanów, tam 8 czy 9 godzinnej, Warszawa, Toronto. Mm -hmm. <laughs> to jest taki lifehack, że jest to troszkę krótszy lot y, niż do Nowego Jorku, a jest nadal bardzo blisko. A te dwie ostatnie godziny, no wiecie, bywają kluczowe, jeśli chodzi o wytrzymałość wszystkich na pokładzie. <śmiech> <śmiech> mm, no i tyle, no, ale. Ja też nie, nie, nie byłem z tego teamu pouczacza mhm. ludzi, że podróżuj z moim dzieckiem, uspokój je, to twoja odpowiedzialność. Nigdy się tak nie prułem do ludzi, w związku z tym czuję się e, cool z tym, że ja teraz dostarczam czasem takie wrażenia dźwiękowe, ale no na te 8 czy 9 godzin lotu no to on się może raz, no nie? także jest, on czeka, aż ktoś go... Zabawi raczej i pokaże mu coś, czym on się może zajarać. To jest tego rodzaju chłop. Mhm. Że podróże, wiesz, pasują do niego. Chciałem zapytać cię, czy biorąc pod uwagę cały okształt twojej twórczości a przyznam się szczerze, że jestem z tobą już długo i w mojej starej Hondzie rocznik 97 puszczałem sobie pierwsze płyty 247. E, bardzo mi są... miło, były, były przeznaczone do tego, żeby puszczać, żeby będąc hondzie. młodym w samochodzie. Ta, samochód, a, samochodem czysta właśnie. celebracja życia, prawie hedonizm, prawda, umiłowanie kobiet. Się, i wszystko tak? co najlepsze. E, I czy nie boisz się w związku z tym, że e, Ryszard, jak już dorośnie, będzie poznać się aż za bardzo? Mm -hmm, mm -hmm. No, można powiedzieć, że yy, na tych płytach, które wspomniałeś, ten, ten hedonizm był pewnego rodzaju wypaczeniem tego, czym może być dobry związek, miłość między dwojgiem ludzi, klasyczne rozwiązania, ale <laughs> no, prawdopodobieństwo, że yy, moje piosenki mogłyby coś zmienić w jego wyborach jest nieduże, uważam. Jeżeli zechce prowadzić się w sposób możliwie ułożony, klasyczny i, i pójść sobie ze swoją high schoolową love do ołtarza, no to ja zbiję mu piątkę i nie będę mu w tym przeszkadzał. I myślę, że żadna piosenka go nie skłoni do tego, żeby mieć w sobie, w sobie odrobinę rozsądku i absolutnie nie żenić się z pierwszą miłością, co doradzałbym mu zarówno. I na płycie, i w życiu, i, i prozą, i rymem. Ale bardziej um, mam na myśli... Także to. on myślę, że, że on będzie miał tyle mhm. dystansu do tego, co robił jego ojciec, że nie będzie to dla niego mhm. problemem. On se, myślę, że będzie silną osobowością, okay. na, tak, na takiego jest wychowywany, żeby to nie miało dla niego znaczenia. Mhm. To, był, to były wybory mojego starego, moje są takie... A złagodniałeś trochę w pisaniu tych tekstów, od kiedy się pojawił Ryszard, czy... Czy nie? Czy jakby nie, nie masz czegoś takiego, że napiszesz coś i myślisz sobie, a nie, jestem ojcem, weź przestań, już nie będziesz. Albo może upad? właśnie posłuchaj, trzeba jakiś filtr rodzicielski nałożyć. O, z tym jest trudno, bo miałem taką grupę odbiorców, która wcześniej sobie porobiła te, te bachory i narzekała mi już to po prostu pisząc do mnie, diemy. Ludzie obcy, ale bliscy mi, jeżeli chodzi o odbiór mojej muzyki, mm -hmm. już to część z mojej rodziny, że no nie słuchamy tych twoich płyt w samochodzie, jak idziemy z dzieckiem, bo tam jest tyle przekleństw. sam się, lamusy po prostu, weźcie, get a life, po prostu mieć jakąś godność. Dziecko się musi dostosować do dorosłych. E, i, I w ten sposób się mądrzyłem i reagowałem. Teraz jestem gdzieś pomiędzy, no. Ja myślę, że można utrzymywać y, funkcję przekleństw na etapie takim, że jak się walnę, wiesz łokciem w to miejsce, które jest tak specyficznie Bratina. unerwione, to jak on usłyszy coś innego niż kuźwa i tam nie będzie tego ż, y, wstawianego sztucznie, to po prostu no, na tym polega życie. Ale, ale może też trochę należy mniej przeklinać, może należy dbać o język, no bo kurde... No, czasem, ja, ja, czasem nie, ja nie, nie kupiłem jako dziewięciolatek i nie chciałbym, żeby mój syn w ten sposób się komunikował kiedy osiągnie w wiek dziewięciu lat, także znacznie bardziej zrozumiałem tych, którzy wcześniej zwracają mi na to uwagę, że tego jest za dużo, ale też nie jestem na tyle radykalny, że tutaj wykasujemy wszystko, wszystko ma być kids friendly. No, mamy przycisk forward w dowolnych odtwarzaczach, cokolwiek, możecie na lub przedstawić igłę, to nie jest nieprzestawialna piosenka, więc idź na zewnętrznej piosenki. Chciałem tak. zapytać, czy miałeś jakiegoś super bohatera w yy, dzieciństwie twoim, yy, typu Tsubasa albo... Mm. Bracia Tashibana. No. No, bo wnioskując po twoich tekstach, to chyba nie tata. Tata pod innymi względami i ja już też jestem po tylu terapiach, że... Yy... No wiecie, dajmy też temu narzekaniu na rodziców na terapiach, tu się odnoszę oczywiście do tej części społeczeństwa, która ma za sobą jakieś terapeutyczne doświadczenia, dajmy temu jakiś deadline. Nie narzekajmy na swoich starych, że a, bo ty mnie tam rugałeś za coś tam, a zobacz, ja do dzisiaj mam z tego kompleksy. Kiedy masz na przykład 34 lata, no come on, man, e, masz 34 lata, to już zaraz będziesz miał, wiesz, twoje dzieci będą zaraz na, na ciebie narzekały na terapiach, a ty jeszcze y, na tych dziadków najeżdżasz, no już... Mm. Przejdź Gdzieś do porządku dziennego na tym. Powiedzenie, nie? że zawsze trafimy na terapię przez swoich rodziców, niezależnie czy byli super, czy byli mniej super, to zawsze coś tam e, mamy na nich, w cudzysłowie. Zgadza się, zgadza się. I wielki serial F is for Family na Netflixie, nie wiem czy kojarzycie, dostarcza też, też wielu takich skojarzeń, no, że tam pada takie ważne zdanie, że. Słuchaj, no, grałem tymi kartami, które mi rozdano. No, to były naprawdę inne czasy. Musisz zrozumieć, że życie rozdawało karty w ten sposób. Ja miałem takie możliwości. Nie miałem tych, które ty masz dzisiaj. Weź po prostu, wyjmij głowę z swojej narzekającej dupy i zaakceptuj ten fakt, bo tak było kiedyś. No masz jakieś wspomnienie. Z... I w związku z tym, w związku z tym, bohaterowie, mhm. mm, muszę powiedzieć, że ojciec, mój ojciec, jest moim bohaterem bo widziałem go w sytuacjach społecznych innych niż życie rodzinne, i faktycznie może nie śmigło na choćby jedną wywiadówkę dotyczącą mojego życia, ale z tą edukacją do niczego mi się nigdy w życiu nie przydała. A to, że go widziałem w akcji, jak on ratuje życie, mi się przydało, i na pewno mój ojciec jest moim bohaterem, a, a, a te dziwne japońskie postaci z wielkimi głowami i gigantycznymi. Może otami. krecik. Krytek też nie był, nie jest bohaterem. To, to były, no, wiecie, takie, takie fascynacje na poziomie tego, że bardzo szybko faktycznie chciałem zejść na boisko szkoły 35. Niech spłonie. <śmiech> 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 I, i, I powtórzyć coś, co widziałem na, na kreskówce, <śmiech> biegnięcie <śmiech> przez boisko przez 40 minut i, <laughs> strzał, rozrywający... Dragon Ball. I strzał rozrywający siatkę, z to było motywujące, no naprawdę, miałem ochotę taką lutę sieknąć. Kiedyś było łat... ciężej się dostać na boisko, żeby tam pograć, bo było tyle chętnych, a teraz to myślę, że spokojnie można zajść o każdej porze dnia jak i jak to... się wywaliłeś na tym boisku, to już... sobie muszę... pograć, a masz jakieś... Wszystko prawda, też zostało to wyremontowane, no, ale... Ładnie. A masz jakieś takie wspomnienie y, z tatą, y, jeżeli chodzi o czas spędzany we dwójkę, takie pozytywne? Y, jak coś robicie razem? On mnie zabierał do knajp. Y, na przykład dwa razy w roku się widzieliśmy. Na przykład w roku 97. Okay. I on mnie zabierał do knajp. Gdzie się wtedy chodziło? Y, na przykład do. Pizzy Hat. Okej, okay. myślałem, że jak to było dwa razy w roku, to to było jakoś, tak wiesz, poszukane, że idziesz po prostu do restauracji. Ale to wszystko szło. To były twoje pomysły. W, na parze, w parze rozwoju mm. naszej ojczyzny. To znaczy w o, no 97... Tak. Był była jedna pizza hut. W 97 to była pizza hut, bo dla lekarzy, nawet y, specjalistów wysokiej klasy nie istniały możliwości zarabiania poza tak. państwowym szpitalem. No, tak. W związku z tym on jeździł ładą. Y, myślę, że w 94 jeździł ładą. Potem zmienił ładę na bardzo y, zużyte y, BMW 3 i tak dalej. No i wraz z tym rozwojem prywatnej służby zdrowia, e, zmienialiśmy knajpy na lepsze. To i, I tyle, ale w latach 90. E, to była bieda. I fakt, że on był docentem i, i wysokiej klasy specjalistą niczego tu nie zmieniał. No, ale to być nikt, nikt za to nie chciał zapłacić gigantycznej Pęgi hajsu no, po prostu. Ale pizza, a to był wypas na no, tak samo jak McDonald's na święto no. jedyny. Pierwszy w, w ogóle Warszawę, e, pierwszy. wydaje mi się, to był pierwszy w Polsce. Pracowałem tam nawet przez pięć lat. O, proszę. Przyjmowałem tych wszystkich pijanych ludzi z undergroundu. I ci przez pięć lat na no. dwa złote to jest czas na Całe że swoje studia, bo studiowałem zaocznie no, i tam pracowałem. To był fajny czas, to był fajny czas. Wow. Dziękuję ci za cierpliwość do tych pijaków, bo no, mogłem no. być jednym z nich. <laughs> może się z widzieliśmy. Z underground, jeżeli już mnie tam wpuszczono w ogóle, bo też byłem bieda biedakiem. Chyba żeś mogłeś stanąć w kolejce, pod makiem. Mogłem stanąć w kolejce pod makiem i tak, i czekać, aż się zacznie bójka. Eee, wyrazy ten... współczucia za tak, tamten okres? Wow, ale to nie wiedziałem to... tego. Lat. Za, za dwa złote robił, robił robotę? Teraz za, teraz za 12 w ogóle chyba. Nie, no, wyglądasz w miarę normalnie jak na człowieka, który w tamtych hardkorowych no. latach. To... Nie, to było tak. Aż to... dziwne, że nie jesteś cały siwy. Tylko trochę bro. No. No. wow. To w jaki sposób Ty spędzasz z synem czas we dwójkę? Macie jakiś taki swój. Nie wiem, Rytuał, czy też zabierasz go do knajp, tylko trochę innych? Też zabieram go do knajp jak najbardziej. Lecimy z dostępnymi tematami. To rodzice wiedzą, że naj, najwięcej dyktuje tutaj pogoda, yy, gdzie, gdzie wyhasać to zwierzę w nim. Najlepiej niż do miejsc, gdzie już są inne dzieci też, żeby się mogły. Te miejsca zyskują tak. na wartości z każdą y, godziną ciemniejącego listopada. Sobie malujesz twarz, twarz klauna, że jak się zmęczy, to na pewno zaś. No, gdyby to, było, gdyby to było takie proste, no nie. Y, Także to miasto daje dużo możliwości im więcej powietrza y, wiadomo, o tym lepiej, no ale teraz się nie ciśnieniujemy na na przebywanie w tej obleśnej, szarej rzeczywistości wielkomiejskiej musimy kombinować, więc siedzimy u mnie, yy, jeździmy po krewnych, bo wszyscy dziadkowie są z y, Warszawy i lub okolic, więc Budujecie bazę albo coś takiego? W co więc, yy, no jest to dla wszystkich nowa sytuacja, ta, w której się znalazłem yy, nie z własnego wyboru. Ryszard też nie miał nic do gadania, bo ma dwa lata, ale na pewno uznaje nasz czas za wartościowy oraz nie wiem, czy jest wartościowy, bo mój ojciec mnie nie wychowywał, więc nie wiem, jakie błędy popełniam. No, lecimy na freestylu z tym, ale nie ma YouTube'a, smartfonów, jest zakaz, na, jest zakaz ekranów po prostu mm -hmm. i no, nie ma takiego gapienia się w ekranie. No bo... Szacun, bo to zajebiście trudne. Jeżeli nawet jest to ekran telewizora, to jest to jakiś program typu Medco HD mm, w, w Mezo. Yy, Także ten typ Mezo odpalający kanał Mezo z muzyką poważną yy, jest, jest jakimś dziwnym twistem, ale to tylko tego rodzaju jakieś może anglojęzyczne kreskówki, ale też tak, żeby nie było żadnych reklam, yy, które atakują jego zmysły Krystyna Czubówna, jej głos zwierzątka. nie? On nie jest jakoś intu zwierzątka, on jest intu hmm. samochody mocno. No i raczej też staram się, żeby to były anglojęzyczne rzeczy. Jeżeli już w ogóle ekran, ale okay. ekran jest ostatnim wyborem, a nie pierwszym. Pewnie ciekawicie, po co tu stoi ta prawga i suszarka. Otóż... A już szczególnie to, że są ceramiczne, bo, to widziałem, jest... bo widziałem, że już miałeś pytać, a ja ci odpowiem, że to właśnie po to, żebyśmy nie zapomnieli poruszyć tego ważnego segmentu tego podcastu, czyli rozmowy o obowiązkach domowych i tym, kto u was w domu robi pranie. Już wiem, że to nie jest u was w domu, ale... Czy, u, w czy lubisz, u was w U was w domach. Czy, czy lubisz robić pranie, jeżeli chodzi o, o te obowiązki domowe? I nienawidzę obowiązków domowych ze względu na to, jak. Na nazwę, e, obowiązek. <laughs> jak, jak to było podczas procesu wychowywania mnie, i to była jakaś dziwna, cicha wojna między moim ojczymem a mną. Było czuć w każdym geście jednego pana, który ogarniał to mieszkanie, i drugiego, że nie chcemy tego robić, nienawidzimy tego, ale zrobimy to z szacunku do kobiety, która ogarnia tysiąc innych rzeczy, which is, was my mother. Okej, okay, ale to jak my byliśmy obaj z tym ojczymem elektryczni robiąc to, ciągle mi się kojarzy z tym, że to jest ostatnia czynność, którą chcę się zająć, nawet gdyby mi ktoś dobrze zapłacił, to ja naprawdę nie chcę tego robić. Ja zrobię wszystko, żeby mieć hajs, żeby zapłacić komuś, kto lubi to robić, bo nie wszystkie przecież sprzątaczki są umęczonymi kobietami, które całe życie chciały robić coś innego. Zupełnie nie, są... Są osoby sprzątające, które naprawdę lubią zastać chaos i zostawić po sobie porządek i czerpiąc tego satysfakcję. To jest dla nich naturalne. Dla mnie naturalne jest rzecz chaos. I jeżeli już muszę I coś, coś to zrobić. Jeżeli muszę coś zrobić, to jest to pranie. E, I <grym> słuchajcie, no ja dysponuję dość sporą wiedzą, jeżeli chodzi o budowę ubrań ze względu na to, ile lat byliśmy w walku poligami zajęci robieniem ubrań. Także mój szacunek do tkaniny, do Wiesz, kogoś, co? kto to zszywał w całość. <grym> w jakiej temperaturze prawda? W jakiej na temperaturze, do, zdecydowanie, w jakiej temperaturze yy, należy dobyć. coś wyprać, żeby potem mm, mieć ten nadruk, a nie potem ja nie mogę. <grym> tu miałeś napisane, tu jest metka, po my ją wszyli. Oddaliśmy to ludziom, którzy Ona kosztowała. To... wszywają metki. Każda z tych metek to jest leś tam groszy. Tam są symbole. Użyć swoich działających oczu i zobaczyć, 40 z suki synu, nie? I po prostu rób to, co jest napisane. Wszystko tu jest na tej metce. Także e, kiedy moja e, partnerka nie, nie robiła tego, to e, generowało dużo właśnie frustracji, bo przecież wszystko tu jest opisane. A dla niej to było na zasadzie człowieku, tylko ubrania, jakby no, z, zluzuj. E, a coś czego... to Ja jestem raczej praczem. A coś, czego nienawidziłeś najbardziej? Nienawidzisz dalej? No bo. To... Wszystko inne. Wszystko inne oprócz prania. Wszystko inne. E, pałam naprawdę szczerą i, i taką zawsze świeżą nienawiścią do tego, żeby coś posprzątać. I, I już się robię smutny na to, jak myślę, do jakiego syfu wrócę i że trochę muszę to dzisiaj ogarnąć. Zaraz zrobimy z Ryszardem z tego zabawę, że he, he powrzucajmy śmieci. Do kosza, że jakieś przygotowanie do koszykówki, zróbmy pranie, ale nie nienawidzę tego. Prania najmniej. Słuchaj, no powiedziałeś, że twój ojciec jest twoim bohaterem, bo ratował ludzi. Ty teraz w Donbasie, w tej poprzedniej i pewnie w kolejnej eskapadzie do Donbasu będziesz to robił, więc myślę, że też będziesz takim bohaterem dla swojego syna, kiedyś będziesz mu o tym opowiadał. My Ci tylko życzymy, żebyś, żebyś wracał szczęśliwie z każdej z tych, z tych wypraw. I... No, yy, tak. Życzmy też dzielnym yy, żołnierzom. Wiecie, spotkałem dużo ludzi, którzy musieli się natychmiast przechrzcić z lekarza, barmana, yy, muzyka na aktora, na bycie żołnierzem frontowym. i to, co ja zrobiłem, to jest jakieś absolutne nic w porównaniu do realnego napisania się z przeciwnikiem, który ciągle i ciągle nadchodzi. Zupełnie nie czuję się bohatersko wobec swojego synera, raczej jestem bardzo krytyczny wobec e, siebie jako człowieka, jako ojca. To nie ty będziesz decydował, czy będziesz jego bohatera. To nie bohaterem, ja będę nie. decydował zdecydowanie. Także życzmy sobie tego wszyscy jako ojcowie, e, no ale nasza sprawczość jest o tyle, o ile no, byśmy się zachowywali przyzwoicie, tyle mamy na to wpływu. No. To, co opowiadasz, to jest temat, myślę, że na cały długi podcast i niekoniecznie o tej tematyce, którą tutaj mamy, ale dziękujemy Ci za. Ja za dziękuję tę i rozmowę. chętnie dzięki. się spotkam również, jak zostaniesz już tym podwójnym, dostaniesz nowe belki na pagonach i powiesz mi, ty jedno dziecko, la muszę dostosować. No no jedno, aż. No I będziesz, wiesz, tym, tym OG. No nie, Na razie no. jesteśmy na tym samym poziomie. Także... No to jesteśmy umówieni. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję również. Dzięki. Dzięki, dzięki Łukasz, dobra. dzięki Kuba. Dzięki. Eee, słuchaliście co tato na to do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku